otwieramy naukowe drzwi. To jest najważniejszy element Nocy Naukowców. My w przeciwieństwie do klasycznych festiwali nie tylko pokazujemy się na zewnątrz, ale również zapraszamy do naszych laboratoriów i pozwalamy eksperymentować razem z naszymi naukowcami. Oni bardzo chętnie dzielą się wiedzą i wszyscy Państwo jesteście bardzo serdecznie zaproszeni. Dużą wartością jest możliwość przeprowadzenia swobodnej rozmowy z osobami, do których na co dzień nie mamy dostępu, bo one pracują w laboratoriach, one jeżdżą po konferencjach, dzielą się swoją wiedzą gdzieś w świecie i nagle ci wszyscy ludzie są dla nas dostępni. Nastawiliśmy się na to, aby szerokiemu gronu, rodzicom, osobom, które są zainteresowane, osobom, które chcą po prostu dać upust swojej fantazji, swoim pasjom, skonsultować coś z nami. To jest doskonała okazja. Nasi naukowcy odpowiadają na różne pytania w zakresie oczywiście swoich kompetencji. To wydarzenie jest bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańców, którzy na co dzień nie obcują z nauką albo obcują, nawet o tym nie wiedzą, więc tego typu wydarzenia, szczególnie dla młodych, są bardzo istotne, ponieważ mogą nie tylko uczyć się teoretycznie w szkole, ale również dotknąć tej nauki w życiu codziennym, zobaczyć, jak ta nauka wpływa na ich codzienne życie, w jaki sposób wynalazki, doświadczenia, które są prowadzone, mogą być wykorzystane. Myślimy i o zwykłych mieszkańcach, i o młodych ludziach, którzy dopiero wybierają swoją ścieżkę rozwoju, ścieżkę swojej nauki, na przykład maturzyści. Z pewnością ta Noc Naukowców da im możliwość dotknięcia pewnych rzeczy, bezpośredniego zapytania, zapoznania się z różnymi dziedzinami nauki i będzie im pomocna w swoich dalszych wyborach. Bardzo serdecznie zapraszamy na 17. Noc Naukowców Politechniki Śląskiej 8 października od 15 do 22 w 4 kampusach Politechniki Śląskiej: Gliwice, Zabrze, Katowice i Rybnik.